Witam wszystkich serdecznie w nowym newsie. Moi drodzy, taki news techniczny. Klientowi uszkodziła się lampa w Bartonie Firefoxie, gdzie soczewka ma LEDa. Na światło długie ma zwykłą żarówkę. Ale co się okazało? Po podłączeniu tej lampy, po włączaniu długich świateł, po jakimś czasie robiło się zwarcie. Przewody się po prostu bardzo grzały, aż się chciały topić i po prostu żeśmy po prostu doszli do tego, że zwarcie ma nowa lampa, to jest nówka lampa, która kosztuje 485 zł w detalu, moi kochani, także kupiliśmy tą lampę, no nie powiem skąd, bo nie chcę antyreklamy robić, więc jeśli będziecie te lampy kupowali i będzie taki problem, sprawdźcie sobie tutaj ten przewód przy łączeniu całej wiązki w lampie, ponieważ jest bardzo słabo zaizolowana masa, która ma przebicie, no i przewód tutaj jest nacięty, nie wiem po co. Gdyby był taki problem, pamiętajcie, zobaczcie w tym miejscu, ponieważ robi się tutaj zwarcie, raz to zwarcie jest, raz go nie ma. Więc trzeba to odizolować i zaizolować na nowo. Jak widzicie, lampa prawie za 500 i okazuje się, że szajs totalny. Nie wiem, dlaczego to tyle kosztuje i dlaczego jest taka jakość wykonania. Znaczy, dlaczego, to my wszyscy wiemy, bo to jest chińskie, no ja pierdzielę, no mogliby się trochę bardziej przyłożyć do tej roboty, nie? Moi drodzy, pozdrawiam wszystkich serdecznie, myślę, że komuś się przyda film.